Jak widać za moimi plecami, wiosna w pełni, wszyscy wylegli nad wody, długi majowy weekend. Warto na ten weekend wziąć ze sobą najnowszy numer Carpmaxa, numer 3 2019. Otrzymaliśmy już sporo zgłoszeń karpi amurów złowionych już w 2019 roku. A jak było w ubiegłym roku? W tym numerze znajdziecie podsumowanie parady łowców z roku 2018. Największe karpie, największe amury, najlepsze łowiska, a także sprzęt, na który łowiono te wszystkie duże karpie. Temat wody komercyjne czy wody ogólnodostępne. U nas ostatnio dość dużo o tym się mówi. Poprosiłem Klaudię Dargę, żeby napisała, jak to przedstawia się z punktu widzenia karpiarzy łowiących na zachodzie Europy. Trochę o materiałach rozpuszczalnych. Jeżeli ktoś do tej pory nie stosował, warto przeczytać ten tekst, żeby się dowiedzieć, po co one są i kiedy je stosować. Szybki strzał to tekst Adriana Modzelewskiego. Chyba wszyscy się domyślamy, o co chodzi łowienie właśnie wiosną. Twarde czy miękkie? Kulki, temat oczywiście wszystkim doskonale znany, ale nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że są i miękkie kulki, są twarde kulki. Kiedy stosować jedne, kiedy drugie? Czy samemu można je zrobić? O tym wszystkim pisze Jacek Nadolny. Temat dość kontrowersyjny, zresztą jak sam tytuł wskazuje, powrót do robali. Białe robaki na karpia, znakomita zanęta, przynęta czasami również, zwłaszcza teraz wiosną. Warto się do tego przekonać, bo okazuje się, że przynosi, czasami może przynieść znakomite rezultaty, ale nie wszędzie. Paweł Kokoszka powraca do robali. Myślę, że ten artykuł warto polecić tym wszystkim, którzy do tej pory jeszcze nie mieli do czynienia z naprawdę trudnymi wodami, takimi jak na tym zdjęciu. Wędkarstwo karpiowe wcale nie musi być skomplikowane. Czasami warto łowić prosto i skutecznie. O tym właśnie artykuł Moniki Lechowskiej-Baci. Majówkowy dylemat. O co tutaj chodzi? Paweł Szewc zadaje pytanie, czy w maju w ogóle, czy na początku maja w ogóle warto jechać na karpie? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Rafał Price twierdzi, że trzeba być sprytnym i szukać bliżej. Co to znaczy szukać bliżej i czego szukać bliżej? No, karpi szukać oczywiście, ale dlaczego? W poradach sprzętowych, tym razem Arek Kaczorowski pisze o matach ochronnych, czyli o kołyskach. Przede wszystkim kilka modeli, czym one się wyróżniają, którymi warto się zainteresować. To wszystko w tym artykule. A obok tego oczywiście klamoty, czyli przegląd karpiowego rynku, co nowego proponują nam firmy karpiowe. Coś dla miłośników metod feedera, dopalać czy nie dopalać? A to jest pytanie. Jak w każdym numerze Carpmaxa również wielki konkurs, tym razem konkurs Tandem Baits do wygrania między innymi 20 kg kulek i różne akcesoria. No i coś dla młodych karpiarzy, tutaj kapitan Carpito nam się w rogu pojawił. Trzy teksty Kuby Ziemianina, bardzo podstawowy tekst o kulkach, a następnie opowiadania młodych karpiarzy, bardzo młodych karpiarzy, którzy przysłali do nas właśnie swoje relacje z zasiadek. Tutaj Mikołaj Kot i Szymon Fijołek o swoich karpiowych dokonaniach. Oczywiście jest również łowisko, tym razem łowisko Pogalewo, na które warto zajrzeć. No i wreszcie karpiowe opowieści, niezwykle tym razem ciekawe. Za wielkim murem, no jak za wielkim murem, to w Chinach, karpie w Chinach. Jak to wszystko tam wygląda, bardzo ciekawie. Pierwsza część opowieści o swoich podróży do Chin, Enrico Parmegiani, znakomity włoski karpiarz. W tym numerze Robin Ilner spaceruje po linie. Jak on to robi i po co? Dowiecie się z tego bardzo ciekawego tekstu. To patenty, które na pewno warto zastosować w pewnych okolicznościach. No i jeszcze restart Rafała Bartkowiaka, jego gorąca opowieść z początku sezonu tego roku, pierwsza tegoroczna zasiadka, jak wyglądała, co przyniosła właśnie w tym artykule.